olimpijskie Radia Wnet. Krzysztof Miklas w studio. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie słuchaczy przede wszystkim. Tyka ten zegar olimpijski, coraz bliżej końca. A co tam się dzieje? No już teraz nie mówimy o szansach medalowych. Na szczęście już nie słyszę w różnego rodzaju mediach o tym, że szanse medalowe kolejne przed naszymi zawodniczkami czy zawodnikami. A jeśli chodzi o zawodników, to tak, może ja trochę trywializuję temat, może trochę go zanadto upraszczam, ale teraz dla bardzo wielu zawodniczek, zawodników ważne jest miejsce w ósemce. Oni czasem się nawet z tym nie kryją, dlatego że miejsce w ósemce na Igrzyskach Olimpijskich oznacza dalszy byt, jakieś stypendium, prawda, i jakieś pieniądze, które z budżetu związków popłyną w stronę tych sportowców i pozwolą im po prostu na kontynuowanie tych swoich karier, może za duże słowo czasem, ale tych swoich umiejętności sportowych. To wbrew pozorom jest bardzo istotne, bo ja sobie przypomniałem taką historię sprzed 20 lat z Igrzysk w Nagano, gdzie dwaj biatloniści, ja komentowałem tam tę dyscyplinę sportu, podobnie jak na kilku innych igrzyskach, bardzo utalentowani. Jeden się nazywał Kozub, drugi Topór. Szczególnie ten Kozub, on biegał na nartach fantastycznie. Biegał jak Bierdalen, który jest największą gwiazdą biathlonu w historii. Zdobywca 8 złotych medali olimpijskich. To po prostu człowiek instytucja, ten Bierdalen. I Kozub miał szansę być równie dobry jak ten Norwek. Tylko tyle, że nasza sztafeta wtedy, on był początkującym biathlonistą, zajęła miejsce 9. Przepisy sztywne, prawda, nie ludzkie troszeczkę, zimne, nie pozwoliły mu i chłopcy pojechali do Stanów Zjednoczonych jakiś azbest rozbierać, zamiast trenować ten biathlon, do którego byli naprawdę predestynowani i gdzie mogli osiągnąć sukcesy, no, na chwałę swoją i naszą, prawda. Także to tak różnie bywa. No wczoraj wielce szczęśliwa była Sylwia Jaśkowiec, która dzięki pomocy i wsparciu Justyny Kowalczyk, bardzo istotnemu wsparciu, zajęła razem z Justyną 7 miejsce w sztafecie kobiecej narciarskiej. To jest takie, 3 razy biegają po 1400 metrów stylem dowolnym. I to 7 miejsce było dla niej istotne. Nasze łyżwiarki szybkie, tak zwane, no mniej szybkie zdecydowanie teraz niż 4 lata temu. I one właściwie to stypendium miały zagwarantowane, bo one zakwalifikowały się do Igrzysk Olimpijskich jako jedna z 8 drużyn, więc tej ósemce były jak gdyby z urzędu. No wczoraj wygrały z koronkami wyścig o 7 miejsce, więc to jest, mówiąc brzydko, regres dość spory, bo drugie miejsce 4 lata temu, teraz 7. No ale to też daje im jakieś podstawy. Dzisiaj jest sztafeta biatlonistek. Też te dziewczyny liczą bardzo na to, że w tej ósemce się znajdą, chociaż trzy z nich chyba zakończą sportową karierę, bo jak gdyby jest i pora, i czas, i zdecydowanie należałoby ten biathlon odmłodzić. Monika Chojnisz, jedyna, która naprawdę spisała się dobrze w tych igrzyskach, zajęła 6 miejsce. No ona będzie na pewno kontynuować swoją karierę. Natomiast pozostałe, Nowakowska, tu mówiliśmy o niej w tym studiu, raczej zrezygnuje, tak to zapowiada. Na dwie pozostałe, one mają już powyżej 35 lat, trochę nie wypada panią tego wieku wypominać, ale jak się ma 36-37 lat i się większych sukcesów nie odnosi, no to chyba jednak pora zdecydowanie, żeby związek, który za ten biathlon odpowiada, tę kadrę odmłodził. No dużo ciekawego w hokeju się dzieje. Nie wiem, jak mamy jeszcze czas. My tu liczymy, to już mówiłem od dawna, na Wojtka Wolskiego, bo przecież naszych hokeistów nie mamy. Kanada wymęczyła zwycięstwo nad Finlandią 1-0, jest w półfinale. Bardzo zacięte mecze. Dzisiaj też nad ranem, właśnie rano już, bo to już było po godzinie 8, kiedy skończył się mecz finałowy między hokeistkami. Od 98 roku jest hokej kobiet rozgrywany na Igrzyskach Olimpijskich od Nagano. No, faworytkami były Kanadyjki, które regularnie wygrywały te wszystkie turnieje na świecie od lat. A no, ale mała niespodzianka, bo przegrały z Amerykankami. Jeszcze te dwa kraje się tylko w hokeju kobiecym liczą. I to było bardzo, bardzo zacięte, bo remis w czasie 2-2, to potem dogrywka i nie przez rezultatu karne dla Amerykanek. Podobnie zacięte mecze są u panów. Największa niespodzianka w ćwierćfinale dzisiaj to jest zwycięstwo Niemców nad Szwedami oczywiście. Szwedzi wygrali z Niemcami w tej samej grupie, byli eliminacyjnej bez większych problemów, a tutaj też po dogrywce 3-3 Szwedzi bombardowali bramkę niemiecką w ostatniej tercji, ale ani razu ten krążek w siatce się nie znalazł i potrzebna była dogrywka. Niemcy byli w dogrywce lepsi 4-3 i Niemcy są w półfinale. To jest na pewno największa sensacja wręcz tego turnieju hokejowego mężczyzn. Rosjanie, którzy występują oczywiście nie pod flagą swoją, tylko pod flagą olimpijską, grają świetnie. Wygrali z Norwegią 6-1. No i będziemy mieli teraz bardzo ciekawe
półfinały Kanada z Niemcami, Czechy z Rosjanami. No, Kanada dla mnie jest faworytem, ale to nigdy nic nie wiadomo, jak to w sporcie. Czesi raz już wygrali z Rosjanami. No, to ja pamiętam doskonale, bo to się zbiegło akurat w Nagano z moimi 50. urodzinami. Dokładnie 20 lat temu, co do dnia. I wtedy było wielkie, wielkie zwycięstwo. Czesi wygrali z Rosjanami. Jagr był wielkim ich bohaterem. Niektóre nazwiska mi powylatywały z głowy. 100 tysięcy ludzi na Hradczanach, przepraszam, nie na Hradczanach, tylko na Wacławiku, na Wacławskim Namestii. 100 tysięcy ludzi oglądało na wielkich telebimach ten mecz. To było wielkie święto w Czechach. To już była Republika Czeska. Wielkie, wielkie święto, niesamowite. Wygrać wtedy takie pojawiało się tam hasło jeszcze za czasów komuny, powiedziałbym, bijte Rusy na wieczne czasy, co było nawiązaniem do takich haseł, które u nich na każdym rogu wieszali po 68 roku, jak Dubček doszedł do władzy ze Sowieckim Swazą na wieczne czasy i nigdy inak. No to potem kibice odwracali i pisali bijte Rusy na wieczne czasy i nigdy inak. Także to było coś dla Czechów na pewno wspaniałego. No wręcz fantastycznego. Dla nich to oznaczało chyba więcej niż dla nas to zwycięstwo ze Związkiem Radzieckim 2-1 w Chorzowie bardzo dawno temu, 57 rok, to już no, mówimy teraz nie o piłce nożnej, a tak, potem tak, było... Tak, 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 no bo my z hokejem też wygraliśmy raz 6-4. Z Rosjanami, u nas w Katowicach 6-4. Kokoszka. Tak, no to tutaj Jobczyk był największym bohaterem, bo strzelił 3 gole wtedy i pytaliśmy potem z kolegą już w nowych czasach rosyjskiego komentatora, a jak ty to nazwisko, bo to wiadomo, po rosyjsku to nie brzmi za ładnie. No tak jak gawarił, tak numer 10. Nie. A jest jakiś bohater tej olimpiady? Ktoś, kto zdobył 5 medali, 3 medale? No na razie nie ma, bo takich jakby zdecydowanych faworytów do tego, żeby ogłosić go mianem takiego absolutnego czempiona. No jest w różnych konkurencjach, w różnych dyscyplinach takich bohaterów, którzy niespodziewanie albo po jakichś wielkich przygodach zdrowotnych, nieprzyjemnych wrócili do wielkiego sportu. No ale to już jest taka trochę dłuższa lista i tutaj nie chciałbym specjalnie konkretnie o jakiejkolwiek osobie mówić. Jest takich, zawsze na każdych igrzyskach są tacy ludzie. Tu już nie chcę tak za bardzo do historii wracać, ale na przykład Amerykanie bardzo lubią mieć takich bohaterów. I powiedzmy w Salt Lake City oni mieli dwóch takich, o których się rozpisywali nieprawdopodobnie. Jeden był po przeszczepie po przeszczepie serca i doszedł do siebie do tego stopnia, że zdobył medal brązowy bodajże w skeletonie i potem no bardzo wzruszająco Ameryka płakała, jak on pojechał do matki tego, bo to dziecko zginęło w wypadku i to tę część, że tak powiem, narząd został mu przekazany. I jak wzruszała się cała Ameryka, prawda, to takie bardzo, bardzo wzruszające, ale troszeczkę też takie hollywoodzkie, prawda, jak wzruszali się wszyscy, łzy im ciekły, jak ten chłopak pojechał do matki tego biednego, nieszczęsnego dziecka, które zginęło w wypadku i razem się cieszyli i stwierdził, że to również jest udział. A jazda figurowa na lodzie się już zakończyła? Jazda figurowa, tak, to już pokazy zostają, my mamy taką tylko jedną, jedyną parę, to jest taka panienka, która nazywa się Natalia Kaliszek i jej tatuś został niedawno prezesem, biznesmen z Torunia, no wszystko robił, żeby tym prezesem zostać i został tam jakimś jednym głosem, chyba wygrał wybory. Podobno dużo obiecywał różnym ludziom, więc to na ogół na obiecankach polega. Jak się dużo naobiecuje, prawda, no to wtedy się zostaje prezesem, a potem z tymi obiecankami to różnie bywa, często te obiecanki przemieniają się w cacanki. Sprowadził dla niej Ukraińca, załatwił mu polskie obywatelstwo, no i pojechali razem. No całkiem ładnie pojechali, ale to tylko 14 miejsce. A my obiecujemy Państwu, że pan Krzysztof Miklas jutro wróci do studia i będzie gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Miłego dnia wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Studio Olimpijskie, Radia Wnet.